No i jest mój gość. Tak jak obiecałam dzisiaj trochę spacerem przez Warszawę, Tomasz Siemoniak. Witam bardzo serdecznie, Koalicja Obywatelska. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Tak nawiązując jeszcze do tego, co widzieliśmy przed chwilą, setne obchody Bitwy Warszawskiej. Proszę powiedzieć, czy te obchody były wystarczające, czy może czegoś zabrakło? Zabrakło muzeum. W stulecie Bitwy Warszawskiej powinno to muzeum powstać. Ono było zapowiadane przez kolejnych ministrów obrony z PiS-u. Niestety wszystko zagrzęzło i tak naprawdę rocznicę, która jest no taka szczególna, nigdy już więcej nie będzie setnej rocznicy, nic szczególnego się nie wydarzyło, nic szczególnego po tym nie pozostało. Wielka szkoda, wielkie zaniechanie, wielki błąd. Miejmy nadzieję, że te działania, które ostatnio zostały podjęte, no przyniosą za rok, dwa, trzy budynek muzeum. Szkoda, no i niech ktoś za to odpowie, dlaczego to się nie stało. Inscenizacje, znaczki pocztowe, no nie zmienią tego. Było, ja nie powiem 100 lat na przygotowanie, ale co najmniej 5 lat, żeby wszystko porządnie zrobić. No tak, wiadomo było, że ta rocznica będzie. Trudno. Ja mam wrażenie tylko, że wszyscy czekaliśmy oprócz tego muzeum też na jakiś pomnik, bo to zostaje na lata, tak, a tutaj tak, tym razem... I tego zabrakło. Pamiętam, że premier Mateusz Morawiecki proponował łuk, różne tutaj dyskusje się odbywały, też tego nie było. To błąd, bo różne państwa stulecia swoich wielkich wydarzeń w sposób szczególny potrafiły uczcić, a my jakoś nie potrafimy. Ani stulecie niepodległości 2 lata temu, ani ta setna rocznica Bitwy Warszawskiej nie zostały właściwie przygotowane. No i szkoda, że tak mało z tego zostaje. Myślę, że za pół roku już nikt nie będzie pamiętał, że wybudowano kopy na Stadionie Narodowym na parę dziesiąt minut, więc szkoda. Miejmy nadzieję, że to będzie jakoś zrobione, ale żal pozostaje tutaj do tych, którzy, no, uważając się za bardzo patriotycznych, nie potrafią niczego trwałego stworzyć. O tej polityce historycznej mam nadzieję, że jeszcze tutaj zdążymy porozmawiać. Najpierw chciałabym do bieżących spraw wrócić, czyli do tak zwanych bardzo głośnych podwyżek. Proszę powiedzieć, no, dzisiaj niektóre tytuły prasowe pokazują tych, którzy są za jako bohaterów, a inni pokazują tych, którzy są za jako negatywnych bohaterów. Czy te podwyżki rzeczywiście są potrzebne? Czy to jest dobry moment, żeby rozmawiać o pieniądzach, gdy kryzys na całym świecie nadchodzi, to wielkimi krokami? Ja wstrzymałem się od głosu w ten piątek, nie głosowałem za tymi podwyżkami, ale jestem jak najdalszy do oceniania tych, którzy głosowali za jako jakichś pazernych chciwców albo tych, którzy byli przeciw i się wstrzymali jako szczególnych bohaterów. Zły moment i reakcja opinii publicznej tutaj pokazuje, że to jest błąd po prostu i uważam, że Senat, który mamy właśnie po to, żeby naprawiał błędy, dziś i jutro się sprawą zajmie. Oczywiście pewne rzeczy trzeba umieć w państwie uregulować, bo to nie powinno być tak. Ja to też widzę w tym winę własnego ugrupowania. 8 lat rządziliśmy i nie potrafiliśmy podejść do tego tematu w sposób taki, żeby no nie budził emocji. I ja sam pamiętam, to było 10-9 lat temu, jak ciężko było znaleźć podsekretarza stanu do pracy w rządzie, co jest ciężką bardzo pracą, bo te płace były... Kwoty nie były tak, zachęcające. Dyrektorzy w ministerstwie więcej zarabiali. Więc... Ale dzisiaj Grzegorz Schetyna powiedział o politycznym samobójstwie opozycji. Donald Tusk też skomentował całą tę sytuację dosłownie w weekend. Proszę powiedzieć, czy tak jak się mówi, to może być początek końca Platformy Obywatelskiej? Tyle razy wieszczono koniec Platformy, że już się na to odporniłem. Nie, oczywiście nie. To jest oczywiście błąd. Trzeba z tego wyciągnąć wnioski, co się zdarzyło i dlaczego tak się stało. Natomiast jak mówię, jest Senat i jest całe mnóstwo innych ważnych spraw w Polsce, którymi trzeba się zajmować. To nie jest tak, że jeden wielki błąd nawet wszystko zmienia. Jakość PiS-u, innych ugrupowań tutaj nikt nie skreśla po tym głosowaniu, a poza jednym kołem poselskim, no większość posłów za tym głosowała. Więc tak to jest w życiu, w polityce, że trzeba się umieć podnieść po błędzie i ja bym tutaj nie dramatyzował, bo... życie się toczy dalej i internet są inne problemy. Internet jest czasami bezlitosny i tu pojawiają się komentarze, że skoro posłowie mają być tacy drodzy w utrzymaniu, to może nie potrzebujemy tylu 460 posłów, skoro tylko kilku podejmuje decyzje.
To jest w ogóle fragment większej całości. Nigdy się nie odbyła dyskusja w Polsce, co ma robić poseł tak naprawdę. Mhm. I przecież są różne modele. No, w PRL-u był model posłów, którzy dwa razy do roku się zjeżdżają na sesję, a normalnie pracują w swoich zawodach. U nas przyjęto model posła zawodowego, czy senatora zawodowego, ale nie dookreślono, co on ma dokładnie robić. I wydaje mi się, że od tego się powinna zaczynać dyskusja, co ma robić poseł i senator, i wtedy oceńmy, ile taka osoba powinna zarabiać, bo dzisiaj jest tak, że nie da się o tym w ogóle, posłowie są i senatorowie taką grupą, co do której gdyby zrobić badania opinii publicznej, to pewnie by wszyscy uznali, że mają 0 zł zarabiać. Natomiast uważam, że trzeba powiedzieć, co należy robić, jakie są zadania, z tych zadań rozliczać, bo dziś ja jestem posłem krótko, jestem posłem 5 lat, początek drugiej kadencji i widzę, jak małe są oczekiwania wobec posłów, jak system państwowy mało od posłów w gruncie rzeczy wymaga. Oczywiście jest wielu świetnych, pracowitych posłów, bo chcą, bo lubią to, bo czują się potrzebni. Natomiast mając porównanie, jeździłem, będąc członkiem rządu, wizytowałem wiele parlamentów w Europie i na świecie. Widziałem, jak tam się pracuje. No, weźmy taką jedną drobną rzecz. Poseł w Warszawie czy senator nie ma własnego biura, żeby mógł usiąść, mieć komputer, jakąś biblioteczkę i pracować. Posłowie się spotykają w kawiarni sejmowej czy gdzieś na mieście. To jest, jak ja bym to opowiadał gdzieś za granicą, jest to nie do pomyślenia. Niewiarygodne. To nie jest element wynagrodzenia, tak? A to doskwiera. Miejsce pracy. Miejsce tak, pracy, każdemu, że można położyć papiery. Mhm. Kto nie mieszka w hotelu, zresztą nie wiem, czy ktoś lubi pracować przy łóżku swoim, kto nie mieszka w hotelu sejmowym, ma z tym ogromny problem. Więc zwłaszcza przy takim dość chaotycznie pracującym sejmie, jak w tej kadencji, no to posłowie chodzą, przechodzą z jednej kawiarni do drugiej, siedzą na korytarzu. To nie jest, więc zacznijmy tę dyskusję od początku, a zdecydowanie wynagrodzenia parlamentarzystów powinny być na końcu każdej dyskusji. Ja Ale uważam, na początku tych podwyżek pojawiła się też pozycja pierwszej damy. Za czasów waszych rządów nie było w ogóle takiej dyskusji. Pierwsza dama nie dostawała żadnego wynagrodzenia. W tej chwili to wynagrodzenie jest proponowane na kilkanaście tysięcy złotych, ale obok też nie ma listy obowiązków pierwszej damy. Proszę powiedzieć, jak pan to ocenia. Czy powinna się pojawić lista obowiązków? Bo niektórzy zarzucają pierwszej damie, że no nie pojawia się za często, nie słychać jej za często i nie jest zbyt aktywna. No to jest właśnie tak jak z posłami i senatorami. Nie odbyła się dyskusja, czego oczekujemy od pierwszej damy. Ja przez te 5 lat nigdy nie skrytykowałem pierwszej damy, pani Agaty Kornhauser-Dudy, za to, że coś robi lub tego nie robi, bo uważam, że w pewnym sensie nie można mieć wobec niej żadnych oczekiwań, skoro to nie jest określone. Jej mąż został wybrany, nie ona. Oczywiście pierwsza dama z natury rzeczy ma swoje obowiązki, bo uczestniczy w wizytach zagranicznych, spotkaniach oficjalnych i sama sobie określa. Mieliśmy różne modele pierwszych dam, zawsze gdzieś w kierunku działalności charytatywnej, fundacji pierwsze damy i słusznie się kierowały. Ale też tak jest na świecie, tak? Tak, tak jest też na świecie. Więc uważam, że gdyby określić, co powinna robić, to wtedy też, ja nie wiem, ta kwota 18 tysięcy złotych wydaje się wysoka. Na pewno nie powinno być tak, że rezygnując z pracy, przecież pierwsza dama pracowała jako nauczyciel, i z tej pracy musiała odejść. Nie powinno być tak, że pierwsze damy, przecież to też są normalne rodziny, normalne relacje. To nie jest tak, że to jest jakiś urząd, że muszą całe swoje dotychczasowe życie zamknąć i nie mieć żadnych środków do życia, no, na własne zakupy czy jakieś własne działania. Ale może to powinna być równowartość kwoty zarabianej wcześniej? Możliwe, możliwe. Mówię, tej dyskusji zabrakło. Ktoś te kwoty bardzo jakoś arbitralnie wyznaczył na bardzo wysokie, tak? Myślę, że tutaj gdyby te kwoty czy te podwyżki były, nie wiem, o 5%, to ta dyskusja byłaby inna. Natomiast ta skala jest rzeczywiście taka, że opinię publiczną szokowała. Skala to jest jedno, a tło to jest drugie. Bo tak jak powiedziałam na początku, wchodzimy w bardzo duży kryzys. Nie tylko my, Polska, ale cała Europa. Ludzie tracą pracę, nie mają pieniędzy na podstawowe potrzeby życiowe. Za chwilę zacznie się wrzesień, dzieci pójdą do szkoły. Być może te tragedie nabiorą jeszcze większego tempa. A tu rozmawiamy o 50% podwyżkach. Tak, to jest tak oczywista oczywistość, żeby zacytować
cytować klasyka, że nie muszę niczego dodawać. Sądzę, że to jest z jednej strony kwestia kryzysu, z drugiej strony też stylu, w jakim to jest przeprowadzane. Jak mówię, mści się w tym momencie brak głębszej dyskusji. To nie jest tak, że o pieniądzach nie da się rozmawiać, czy o pieniądzach na wynagrodzenia. Takie rzeczy muszą być załatwiane. Źle, że 19 lat to się nie zmieniało. Źle, już mówiłem tutaj o własnym ugrupowaniu i takiej ogromnej wstrzemięźliwości Donalda Tuska. Ale to brzmi trochę tak, jakbyście przyspali wiele tematów, a to jest jeden z tych tematów. No tak, tylko że było... Ja pamiętam te dyskusje jako wiceminister czy jako minister. Pamiętam, że po wyborach w 2011 roku minister wtedy spraw zagranicznych Radosław Sikorski na posiedzeniu Rady Ministrów powiedział do premiera: panie premierze, uregulujmy sprawę wynagrodzeń wiceministrów, bo nie jesteśmy w stanie już znajdować ludzi na te stanowiska. Nic się nie zdarzyło. No tak, bo to nie chodzi o człowieka, tylko chodzi też o fachowca na końcu, no żeby to by ja byli mówię, ludzie, którzy... Wyłączam z tego posłów, senatorów, ministrów, to są funkcje polityczne. Trochę to jest inna zasada. Natomiast jeżeli wiceminister zarabia 1/3 tego, co dyrektor generalny w ministerstwie, który nominalnie jest niżej od niego, to coś tutaj na głowie stoi. Więc PiS próbował to załatwiać nagrodami przez 2 lata. Fatalnie to się skończyło, pamiętamy. Niesławne wystąpienie premier Beaty Szydło, że nagrody się należały. I myślę, że mają w tym momencie ten sam kłopot. Wprawdzie rekordowa liczba wiceministrów jest posłami i odwrotnie, więc to trochę dodaje im do pensji, ale fachowca czy kogoś takiego, państwowca, jak to się kiedyś mówiło, bardzo trudno jest znaleźć, zwłaszcza, że wiceminister obrywa pierwszy zawsze. Sam byłem 4 lata wiceministrem i wiem, jak to jest ciężka praca, pod pewnymi względami cięższa niż ministra. Na moment jeszcze musimy zahaczyć o temat obronności, podpisaną umowę. Tam pojawiają się kwoty związane z... Tak wyszło, że dzisiaj o pieniądzach głównie rozmawiamy, no ale no, taki poniedziałek. Tam pojawiają się kwoty, jakie my będziemy musieli wyłożyć na utrzymanie amerykańskiej armii, bo tam jest i zakwaterowanie, i wyżywienie, i dostarczenie określonych ilości paliwa i tak dalej. Tych punktów jest bardzo dużo. To w sumie jest 500 milionów złotych. Czy nas na to stać? Bezpieczeństwo ma zawsze swoją cenę. Nie znam szczegółów, wiemy tyle, co powiedziano o tej umowie w mediach. Natomiast o ile to są wydatki na infrastrukturę, która będzie polską własnością i też będzie mogła służyć Wojsku Polskiemu, o ile to służy też jakby całemu NATO, to takie wydatki warto ponosić. Ta kwota, od której wszystko wystartowało, te 2 miliardy dolarów, z takim sformułowaniem niefortunnym prezydenta Trumpa, że Polska zapłaci za tę obecność, to był bardzo zły punkt wyjścia. Dzisiaj myślę, nie znając szczegółów tej rozmowy, że to jest akceptowalne, a obecność wojsk amerykańskich w Polsce, rozpoczęta decyzjami prezydenta Obamy w 2014 roku, czy wcześniejszymi umowami o tarczy w Redzikowie, jest fundamentem naszego bezpieczeństwa. Więc jeżeli ponad 40 miliardów złotych rocznie wydajemy na obronę, to warto ponieść te 500 milionów po to, żeby wojska amerykańskie były w Polsce, było ich więcej i ta obecność była trwalsza, osadzona właśnie o koszary, magazyny i tak dalej. Dziś dużo prasa rozpisuje się na temat sytuacji na Białorusi, tego, że wojska białoruskie zostały przerzucone na granicę polsko-litewską. Proszę powiedzieć, jak pan czyta to napięcie? Czy tutaj jest szansa na dobry finał tej sytuacji? Bo Białorusini, mam wrażenie, oni będą na ulicach tak długo, jak będzie potrzeba. Czy tam jest potrzeba kolejnych wyborów? Czy to musi się wydarzyć? Czy się wydarzy? Powinno? Dobry finał jest w rękach samych Białorusinów i widać ich ogromną determinację. To jest porywające, że setki tysięcy wychodzą na ulicę. Prezydent Łukaszenka używa już takich ostatnich desek ratunku. Taką deską jest straszenie Polską, NATO i mówieniem, że tutaj czołgi jadą do białoruskiej granicy. Wydaje mi się, że tych Białorusinów, którzy dobrze znają Polskę, tutaj zwraca nam wielu się taka... Tutaj pracuje, tak, przecież. Właśnie to oni wiedzą, jak Polska wygląda. Wiedzą, że Polacy lubią Białorusinów i nigdy Polakom nie przychodzi do głowy jakakolwiek... Ale Łukaszenka ewidentnie straszy Polakami. Tak, tym, mówi, że samolot leci
15 minut i że słychać wojska NATO jadące w ich stronę. Mówił, że Polacy marzą o granicy pod Mińskiem. To są absolutne bzdury. Jest tak skompromitowany Łukaszenka, tak oderwany od rzeczywistości, że nawet myślę jego protektorzy rosyjscy, bo tutaj pani pytała, od czego to zależy, od Rosji w dużej mierze. Białoruś jest w znacznie większym stopniu związana z Rosją niż Ukraina. Pamiętamy wydarzenia sprzed 6-7 lat, jak Rosja tutaj reagowała na zmiany na Ukrainie. Więc jeżeli prezydent Rosji uzna, że dalej już z Łukaszenką nie da rady niczego zrobić, to dojdzie do zmian. Myślę, że w Moskwie z rosnącą obawą patrzą na te setki tysięcy ludzi. Widzę, że jest już mój kolejny gość, pan Adam Bodnar, Rzecznik Praw Obywatelskich. Dzień dobry, witam. Tak. Chciałam, żebyście panowie na chwilę się spotkali, bo jeszcze niedawno czytałam duże komplementy na temat pana Adama Bodnara, że najlepszy rzecznik historii. Za chwilę na pewno porozmawiamy o końcówce kadencji. Tak uważam. Najlepszy rzecznik historii. Mówił o tym w sejmowym sprawozdaniu w piątek o wielu różnych rzeczach. Mieliśmy taki punkt, w którym współpracowaliśmy dużo. Chodzi o taką sprawę też podejmowaną przez państwa portal mocno molestowania kobiet w mundurach. I tak, pan rzecznik, miałem okazję z posłanką Moniką Wielichowską wielokrotnie z panem rzecznikiem na ten temat rozmawiać i bardzo za to dziękuję, bo patrzy się na rzecznika tak całościowo, patrzy się na wielkie sprawy, które podjął, mądre rzeczy, które powiedział, ale często to są konkretni ludzie, konkretne osoby skrzywdzone i za to dziękuję, bo to zostaje. Także łokciem takim dziękującym. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo serdecznie. Do zobaczenia.